załoga może mieć już powiedzmy pewność co do dalszego istnienia Silesii, natomiast negocjowana jest umowa społeczna określająca warunki socjalne, na jakie załoga będzie mogła liczyć, na jakim to jest etapie. Czy w tej chwili umowa społeczna została przedstawiona stronie inwestora jako nasze opracowanie wspólne związków zawodowych? Umowa społeczna, która jest w jakimś kształcie zmieniona do tego, co było wśród proponowane panu Gibsonowi w firmie Gibson Group, kiedy miała ona w zamyśle kupno tej naszej kopalni, ale również zdajemy sobie z tego sprawę, że trochę innej sytuacji też jesteśmy, więc niektóre zapisy musiały być ulec zmianie, modyfikacji, dopisaniu lub skreśleniu. Ale ta umowa społeczna według nas jest dobra. Przedstawiliśmy to stronie inwestora. Inwestor również przedstawił swoją własną wizję umowy społecznej i mamy się spotkać, mieliśmy się spotkać może inaczej we wtorek. W ten wtorek niestety pan Nowotny jest chory, rozłożyła go choroba, leży w szpitalu. No więc przepraszam, że ta rozmowa nie odbędzie się w ten wtorek, pewnie w przyszłym tygodniu dopiero. Jeszcze nie w tym tygodniu, tylko w poprzedzającym, czyli to już będzie po 10 lipca. I nastąpi ta faza negocjacji, bo to było na razie przedstawienie w zasadzie wzajemnych właściwie oczekiwań. Nie podjęliśmy negocjacji nad żadnym punktem, żadnym, żeby było jasne. I myślę, że to ta umowa społeczna będzie ciągle modyfikowana. Pojawiła się informacja, że jest dużo skreśleń z ich strony. To nie do końca jest prawda. Proszę zwrócić uwagę na jedno. My rozmawiamy w trzech językach, jak nie w czterech. Rozmawiamy w języku polskim przede wszystkim, rozmawiamy w języku angielskim, czeskim i słowackim. Umowa społeczna jest przetłumaczona na język angielski, ale niestety ma to do siebie tłumaczenie, że niejednokrotnie słowo do słowa zupełnie inaczej brzmi w języku angielskim, a już nie mówiąc o czeskim, który już zupełnie jest, przecież odbiega od polskiego, niejednokrotnie to jest zupełnie inna rzeczywistość słowo do słowa, prawda? I myślę, że wiele spraw po prostu trzeba wyjaśnić sobie w rozmowie, przy tłumaczu, czy bez tłumacza. Musimy to sobie wyjaśnić i nic więcej, bo wiele tych właśnie uwag, które oni wnieśli, wynika chyba po prostu z niedoprecyzowania, z bezpośrednie przetłumaczenie tego na język angielski i to chyba wypaczyło cały sens na przykład jakiegoś tam punktu. Także ja tu jestem spokojny co do tego. Zresztą strona czeska deklaruje wolę podpisania takiej umowy społecznej. Zresztą ona też jest zawarta w memorandum, że inwestor musi z nami podpisać tę umowę społeczną przed przyjęciem kopalni, znaczy podpisaniem aktu notarialnego. Także jesteśmy tutaj zabezpieczeni i myślę, że jedna i druga strona wykazuje dobrą wolę do podpisania tego i nie będzie problemu. Na pewno się dogadamy, nie ma takiej możliwości. Póki chcemy się ze sobą spotykać i negocjować. To jakie zapisy umowy społecznej ze strony związków zawodowych są najistotniejsze? Gwarancja zatrudnienia to jest priorytet. Również gwarancja wynagrodzenia to jest również dla nas priorytetem, bo nie wyobrażam sobie, że zostaniemy przyjęci i nagle okaże się, że nasze wynagrodzenie jest niższe od tego, które jako średnio oczywiście funkcjonuje w kompanii węglowej. To jest niedopuszczalne, nie dopuszczamy takich możliwości, więc te dwa elementy są dla nas najbardziej istotne. Ale również respektowanie obowiązujących praw na kopalni, mówię tu o regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, zakładowego układu zbiorowego pracy ponadzakładowego, zakładowego, tudzież innych aktów, które w tej chwili funkcjonują na naszej kopalni, a które są wpisane w tej umowie społecznej. Ważnym aspektem jest również to, aby znaleźć się taki zapis, że pierwszeństwo preferowania ewentualnych przyjęć będą mieli pracownicy obecnie pracujący, czyli rodziny tych pracowników. To uważam też jest bardzo ważne, bardzo istotne, ponieważ tworzy się taką dobrą atmosferę takiego przedsiębiorstwa rodzinnego. Niejako dużo lepsza jest wtedy atmosfera, dużo lepsze to ma wynik, potem przekłada się na bezpośrednie wyniki takiego przedsiębiorstwa, więc to też mi się wydaje jest bardzo istotne. Oczywiście są również warunki zatrudniania wpisane w umowie społecznej, zwalniania, ewentualnych odszkodowań, roszczeń, jakie strony mogą mieć do siebie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co tam jest, jest dla nas ważne, więc trudno tutaj ważyć, co jest mniej istotne, co jest bardziej istotne. Cała umowa jest dla nas bardzo ważna, natomiast najważniejsze jest po prostu to, że pracownicy dotychczas pracujący przejdą na dotychczasowych zasadach do nowego pracodawcy.
na tych samych warunkach pracy oczywiście i płacy.